Fahad także zajął swoje miejsce. Podchodzi Binduga. I wystartowały. Na prowadzeniu po starcie jest Farid El-Sharik, ale tam już do przodu przemieszcza się Bezan i to on prowadzi stawkę. Bezan na drugiej pozycji Farid El-Sharik, na trzecim miejscu jest Percival, ale już tam przyspiesza, jest na drugiej pozycji. Na prowadzeniu cały czas jest Bezan, na drugiej pozycji Percival, na trzecim miejscu Farid El-Sharik, dalej Fahad, na piątej pozycji galopuje Zilgaro i stawkę zamyka Binduga. Jeszcze około 1500 metrów do celownika prowadzi Bezan, na drugiej pozycji jest Percival, na trzecim miejscu jest już Fahad. Jeszcze 1400 metrów pozostało do mety, na prowadzeniu cały czas jest Bezan, na drugiej pozycji jest już Fahad, który tam dość mocno przesuwa się do przodu. Bezan, Fahad, Percival. Tak wygląda prowadząca trójka. Na czwartej pozycji jest tutaj Binduga i Farid El-Sharik i stawkę zamyka Zilgaro. Konie za moment będą wchodzić w zakręt, będą tutaj już wracać w kierunku prostej finiszowej. Przewodzi stawce cały czas Bezan. Na drugiej pozycji jest Fahad, na trzecim miejscu galopuje Percival. Na czwartej pozycji Farid El-Sharik, dalej Binduga i stawkę zamyka Zilgaro. Już połowa zakrętu, konie zbliżają się do prostej finiszowej. Cały czas na prowadzeniu jest Bezan, na drugiej pozycji Fahad, obok niego jest Percival, 2-3 długości za nim Farid El-Sharik i konie wychodzą już na prostą finiszową. Bezan na prowadzeniu, po zewnętrznej Fahad, środkiem tam przemieszcza się Percival, Bezan, Fahad i Percival, goni jeszcze Farid El-Sharik, 400 metrów do celownika, już Fahad chyba obejmuje prowadzenie, Fahad i na drugiej pozycji jest Bezan, Fahad, Bezan i Percival, jeszcze 250 metrów, Fahad i Bezan, te dwa konie jakby odrywają się od reszty stawki, Fahad i Bezan, Fahad i Bezan, na trzeciej pozycji Percival, a za nim Farid El-Sharik, jeszcze 100 metrów, Fahad, Fahad, zdaje się, że oddala się od reszty stawki, Fahad wygrywa tę gonitwę, na drugiej pozycji Bezan, dalej Percival, walka o czwarte miejsce, zdaje się, że Farid El-Sharik na piątej pozycji, Zilgaro i stawkę zamyka Binduga. Oznaczony numerem 6, Ogier Fahad, jako pierwszy minął linię celownika, zaczekajmy na oficjalny wynik komisji technicznej, a już przed nami ostatnia w dniu Business Central Club gonitwa.